Witam ponownie w FTL Faster Than Lamborghini z Żukiem. Lecimy ponownie tym samym statkiem, ponieważ ostatni skończył jako robaczak Żanka. Moich załogantów nazwałem tak samo. Żuk Maria. Bob. Nie jestem pewien, czy był Bob wcześniej, ale teraz jest Bob. Bo lubię Bob. I oczywiście Karatyson. Jojo. Kleiny gut. Nazwałem mój statek Szkarłatny Smalec, ale niestety zabrakło miejsca na spację. Nie mieści się, ale nazwa mi się podoba, więc... skit z tym. No nic, lecę z dziwnym uzbrojeniem na dziwnym statku z dziwnymi załogantami w dziwny kosmos. Tym razem na easy, bo jednak chciałbym kiedyś przejść tą grę. Wybieram sobie dodatkowy skrep. 26 tym razem. Myślę, że to dobre. Tak jakbym jeden statek zabił. Mi się podoba to rozwiązanie, że się dostaje na początku właśnie troszeczkę więcej złomu. Jako żeby trzymać moje słowo za słowo, dzisiaj ponownie będzie... Od razu na Billa. Dzisiaj ponownie będzie troszeczkę inaczej. Możesz w mordę. What the fuck is this? Dobra, spotkanie jest normalne, ale widzę, że Nebula faktycznie się zmienia na szkarłatny kolor z fioletowego. Czy jest ładniej? Nie wiem, jest inaczej. Tak. I myślę, że to samo w sobie jest czymś chwilowo dobrym. Tak jak wspomniałem, część tych modów w stylu zmienimy nazwę, zmienimy troszeczkę wygląd jest dla ludzi, którzy już trochę grają, takich jak ja, takich jak większość z was, którzy to ogląda. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie jednak. No ale przejdźmy do czynów, bo nic tu nie robię. Zabierzmy moich dwóch załogantów, czego wcześniej nie zrobiłem. Pada Karatyson! Zabierzmy na shieldy, tak jak poprzednio. I to nie jest bez załog. Mantis Scout. Dobrze, na pokładzie są mantisy. Czy on ma rakiety? On ma rakiety. Ryzykuję i od razu przenoszę moich załogantów do shieldów. Yep, i od razu zostaje męski. Tak jak wspomniałem, za każdym razem próbuję zrobić troszeczkę coś innego, więc dzisiaj wspomagam swój głos odrobiną lemoniady. Jest źle. I zaczniemy jeszcze raz. Ponownie zaczynamy, ja się tak łatwo nie poddaję. Ponownie nazwałem mój statek Szkarłatny Smalec, tym razem Smalec jest z dużej litery, czyli prawidłowo, i wybieramy moda. Chcę troszeczkę więcej skrapa na dzień dobry, żeby jakoś wyrównać mój debilizm i idiotyzm. Wysyłamy naszych dwóch załogantów Maria i Bob na teleporter. Myślę, że to się jednak źle skończy. Nauczyliśmy się przecież, że nie należy od razu wysyłać naszych załogantów na statek wroga, prawda? Nauczyliśmy się. Oczywiście, że od razu jest sklep, bo po co? Cóż by innego było nam potrzebne na samym początku gry? Co my tu mamy? Mamy bronię, histeria. Wiem, że pisze Asteria, ale mi się bardziej podoba histeria. Modify to fire two missiles for the price of two. Wysłała dwie rakiety w cenie dwóch. Okej. Dwa energii, dwa strzały, shield piercing 5, czyli przez 5 tarcz przeleci. Nigdzie nie pisze, ile to robi. A, damage per shot, Boże, jestem ślepy. Czyli robi 4 damage za dwie rakiety. Kieszki interes. Wolałbym mieć tu lasery znacznie bardziej. Firebomb. Osobiście nie jestem fanem Firebomba. Znacznie bardziej wolę Breach'e, ponieważ one same z siebie też potrafią wywołać pożar nierzadko. Ale mamy tutaj sensory. Tak, zdecydowanie kupię sensory. I tak przydaje się. I to jest właśnie fajne, dzięki temu modowi mogłem jakby wyrównać słabość tego statku. I wiem, że każdy statek powinien mieć swoją słabość i każdy mocny stronę, ale po to są mody, żeby przystosować w minimalnym stopniu grę pod nasze widzimisię. Tego nie było, to jest nowy właśnie, dzięki modowi, to jest nowe spotkanie. Sygnał jest wysyłany z pobliskiej planety, wyślij drużynę, żeby zbadać. Dobrze, wyślę. Się źle skończy. Nazem mały skład zapasów, które zostały na pewno zostawione przez lojalne federacji statki, które były w potrzebie. Dla statków federacji, które będą w potrzebie. To ja!
Zabierasz wszystko, czego potrzebujesz, zostawiając troszeczkę dla innych. Walcie się inni, ja mam najważniejszą misję, galaktyk. Tak, to doszedłem do tego, że to są galaktyki. Więc wcie się, nie wiem po co. No dobra, może coś upgrade'u. Ile potrzeba do teleportu? Bo on strasznie... 30. Ale potrzebuję też od razu jeden energii. 20, 50 potrzebuję. No idealnie. O, kupię to. I upgrade'u mój teleport, bo on jest jednak troszeczkę niebezpieczny w tej chwili, kiedy się go użytkuje. Za długo się zdecydowanie reloaduje. Jeżeli się napotka Mantisa na pokładzie, no to jest problem. Aha. Chcą force, żeby mnie puścili. Nie ma mowy. Odmówiłem ich ofercie. Jako szkoda, pożałujesz tę decyzję. Pożałuję, już to widzę. Wyślę moich załogantów bardzo bezpiecznie. O, i to jest statek, o którym mówiłem dwa odcinki temu. Tak, przedwczoraj mógłbym to powiedzieć. Kiedy powiedziałem, że właśnie wtedy na tym statku zdobyłem jakby archiwa dla ślimaku, żeby widzieć wszystkie pomieszczenia naraz, to właśnie o tym statku mówiłem. Wysłałem gościa na prawo, potem na lewo do tlenu i potem zrobiłem Benny Hillsa w pomieszczeniach środkowych. Dobra, już zniszczyli silniki, kurczę, szybcy skubańcy. Wyślę rakiety, wyślę. Co mi tam? Tutaj na pewno ktoś siedzi. Aha, Mantis jest tam u nich na pokładzie i człowiek. Wyślę jeszcze jedną bombę. Tak sobie myślę. I wtedy zaatakuję Mantisami. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tak, bo w zasadzie mało mi robią. On ma Bima. Jojo, tak zrobię. Tylko sprawdzę, czy oni to naprawiają. A, idealnie źle wycelował timingiem. O, ktoś tu przeszedł. I siedzi na tarczach, dobra. Wyślę to na tarczę. O, jest Mantis, idealnie. Teraz wyślę moich załogantów na jego Mantisa. Bo przez chwilę będą walić podwójnie. Aha, trzeba uciekać, bo tam jest pożar. Idealny chyba będzie abordaż. Idealny abordaż. 4 paliwa, tu się na pewno przyda, 30 skrapa. Dobra misja. Zdecydowanie udany abordażyk. Ale też właśnie dzięki temu, że jakoś mogę mi łatwiej zlokalizować. Dobra, tu jest Medic Bay. Kurczę, ten statek jest ogromny. Pokiego takiego dużego budują. To jest pierwsza gra kosmiczna, w której stwierdzam, że Pokiego jest taki duży statek. Naprawdę. Nie wiem. A jestem fanem jakby takich kosmicznych strzelanek. Ciężko nazwać strzelanką. W ogóle tak się, taka mała idea. Mam wrażenie, że gram w taką wersję nowoczesnych jakby kart. Bo zauważcie, że mój statek jest jakby normalnie otoczony naszymi stacami i tak dalej. Ale wróg tak naprawdę jest zaprezentowany na takiej karcie. Tak jakbyśmy... bym się nie zdziwił, gdyby kiedyś wypuścili karciankę FTL. Przynajmniej gdyby gra była... Chociaż nie, chciałem powiedzieć, gdyby była popularniejsza. Ale tak naprawdę no, gra sama z siebie nie zdobyła szalonej popularności na Kickstarterze, prawda? Więc gra jest dość popularna i myślę, że gdyby wyszła jakaś taka niszowa karcianka, ja myślę, że z ciekawości bym ją kupił. Oczywiście do pewnych jakichś norm cenowych. Ale myślę, że bym kupił. No. Nie, to taka mała myśl na dzisiaj. Atak The Pyre, to oczywiście, że zaatakować Pyre, to pff, a co innego można z nimi robić? Przytulić? Nie będę przytulał pariatu. Nie będę. Dobra, czekamy chwilę, wyślemy jedną bombę. Kurczę, sporo rakiet zużywam. No ja nie zyskałem ich ostatnio, ale nie rakiet z tym. Wyślemy do pilota żówki, zobaczmy kto tam jest. Ten słabak. Dobra, wyślemy. Nie ma pożaru. Ciach. Fakt, czemu oni zawsze mają Mantisy? Jak oni to robią? Przecież gram na easy. Tak, właśnie gram na easy. Tym razem. Ciachaj. Udało się. Dobra, mamy jeden plecik, jeden dron. Czyli dobrze jest, 17 skrapa, trochę mało. Broniłem stacji, Boże. Ale zostałem znowu 10 skrapa, 3 paliwa. Jest dobrze. Nie musicie przepraszać, że nie możecie mi dać więcej. Zyskałem troszeczkę od piratów. Ale nadal czekam na załoganta nowego. Kurczę, czemu ich wysyłam z przyzwyczajenia na lewo, żeby się leczyli? Banan musiał mieć medykamenta na lewo. No nic. Za długo grałem bananem. Albo ślimakiem. Kiedy z tym. Dobra. Lecimy dalej. Może coś upgrade'uję distress. Dobra, nie mam w najbliższym
miejscu. Ile potrzebuję? 20? Nigdy nie pamiętam. 50. I tutaj muszę jeszcze upgrade'ować. A, jeszcze mnie nie stać. Coś da jak najszybciej upgrade'ować na 2, bo to jednak się bardzo przydaje. A, jeszcze mała rzecz propos modów. Jest mod, który wyłącza gonienie was przez flotę wroga. Para! Bardzo ciekawy mod, ale osobiście uważam, że nawet normalnie, ale przede wszystkim jak właśnie jak gram, to kręcę, to gram i mi się dużo bardziej podoba ten fakt, jak właśnie dużo fajniej mi się gra, jak gadam do mikrofonu i chciałem powiedzieć, rozmawiam z wami, ale to troszeczkę monolog, ale no, naprawdę czerpię z tego dużo przyjemność. Naprawdę jest fajnie. Możecie mi nie wierzyć, możecie mi wierzyć, ale naprawdę zacząłem bardzo, o wiele inaczej patrzeć na wszystkie gry. Naprawdę dużo fajniej się gra. I jest właśnie ten fakt, że goni was flota. Ten fakt na początku, jak włączyłem grę, what the fuck, czemu mnie gonił? Ja chciałem spokojnie lecieć przez kosmos, zdobywać levele, zdobywać expa i tak dalej, ale potem jak przeszedłem raz do bossa, za pierwszym razem jak grałem, przeszedłem do bossa chyba, na easy grałem wtedy oczywiście, albo za drugim, za pierwszym może mnie od razu zabili, chyba tak to było, od razu w sensie, że trzeci czy czwarty sektor, tak jak ostatnio to było, chyba na słońcu zginąłem czy coś takiego. I myślę, że właśnie to gonienie floty nadaje zdecydowanie dynamizmu grze. Tak, to no, odwiedzalibyśmy wszystko, mielibyśmy wszystko na maksa. I całkowicie myślę, że inaczej się odbiera tę grę przez to, że właśnie was gonią. Niby to jest taki poboczny efekt, że was gonią. A, to śpieszymy się, ale ogólnie gra chodzi niby o walczenie, o zdobywanie expo, o zdobywanie złomu. Ale tak naprawdę to, że was gonią, całkowicie zmienia rozgrywkę według mnie. I myślę, że oczywiście mod sam sobie jest naprawdę ciekawy, przydatny. Myślę, że dużo ludzi będzie go używać. To, że nie goni was flota. Ale osobiście po prostu nie będę go używać, bo tak jakby to, że ja gram w tej chwili, nagrywam i mówię do mikrofonu, co mi właśnie w tej chwili sprawia bardzo dużo przyjemność. Bo cała gra ma jakby przez to dynamizm dla mnie, to myślę, że trochę by na tym straciła. Zarówno dla mnie, jak i dla was. Nie wiem, ewentualnie możecie mi powiedzieć, że jak kiedyś bym znowu miał zacząć od nowa grać, to mam wyłączyć gonienie i zwiedzać wszystko. Jak chcecie, to mi mówcie. Osobiście w tej chwili uważam, że nie za bardzo ma to sens włączanie tego moda. Może sam z siebie kiedyś zmienię decyzję, może wy mi jakby wpłyniecie na mnie, żebym zmienił decyzję. Nie wiem. Ale dobrze, no wreszcie przeczytajmy, co tu się dzieje, bo to chyba jest ponownie nowe spotkanie, jedno z tych 8. Kiedy dolatujesz do lokacji, sygnał cywilnego statku wzywa cię. Dziękujemy, że odpowiedziałeś na nasze wyzwania. Nasz sygnał FTL się zepsuł, całkiem. Rzuciłem tam na ciosy. Mam nadzieję, że cały kosmos zamieni się w ser. Ale niestety moje nadzieje zostały się płonne. Niestety świat nie zamienił się w ser, a ja ginę. Czy mógłbyś nas poprowadzić? No dobra, chcieli zamienić świat w ser, to jak mógłbym ich odmówić, prawda? Niestety to nie był nowy jeden z tych questów, trochę mi się pomyliło. A, jeszcze taka jedna, dali mi tutaj questa, zdecydowanie na niego polecę. I taka malutka ciekawostka. Jeszcze mała jedna uwaga na temat modów, zapomniałem o tym wspomnieć, jest to może... Łyk, quest jest blisko, no proszę. Ja myślę, że polecę najpierw, albo teraz do questa. Jedna taka mała rzecz. Może będzie tu sama forsa, może nie będzie to pułapka. Jest, nie ma pułapki, jest ktoś dobry we wszechświecie. Taka mała właśnie uwaga na temat modów. Jest mod dla osób, które stwierdzą, że ta gra jest za łatwa na normalu, albo po prostu przeszli normala i szukają dalszych wyzwań oprócz achievów, bo no, przeszli grę, zdobyli najlepsze achievy i tak dalej, szukają kolejnych wyzwań. Jest mod, który dodaje poziom hard i chyba nazwali to impossible, niemożliwy. Chyba tak się nazywał, mogę się mylić. Na pewno jest hard i właśnie jeszcze trudniejszy. Jeżeli ktoś tak uważa, że normal był za łatwy, to chętnie porozmawiam z taką osobą. O Jezu. Ja, gra jest... osada wciąż lojalna Federacji wydała mi Heavy Laser Mark II.
Łożysz ty trzy energii. Długo... Trochę mnie za nie będę mógł go użyć. Ale mogę sobie upgrade'ować tarczę, tak jak miałem w zamiarze. W sumie nie wiem, dlaczego można w ogóle o jeden upgrade'ować. A! Ci kosmici zieloni przecież dodają jeden energii, więc... Nie no, przecież jeden i tak nic nie zrobi. Mogę reaktora nie upgrade'ować, ale tarczę i tak czy siak muszę. Nie kumam. Naprawdę nie wiem, po co jest... Żeby zachować pazory, że wszystko jest tak samo? W sumie nie musieli specjalnie jakoś przystosowywać wtedy tego paska, może było łatwiej. Nieważne. Może jest jakiś powód za tym, a ja go nie znam. Całkiem możliwe. W każdym razie, jeżeli przeszliście wszystko, co jest dostępne w tej grze, to ściągnijcie sobie mod Hard Impossible. No co my tu mamy? Sygnał pochodzący z powierzchni pobliskiego księżyca. Twoje sensory wykrywają formy życia. Zejdź na dół, aby zbadać. A, to są te konie. Coś nowego? Znajdujesz człowieka żyjącego w jaskini. Z wyglądu jego statku ponownie, pomyłkę z mojej strony. Wygląda na to, że jest tu od wielu lat. Wygląda zdrowo, jednak jego stan umysłowy jest kwestionowany. Przyprawić go na statek, mając nadzieję, że będzie dla niego pomoc. Zostaw go wśród swoich śmieci. Nie jest wart ryzyka. Sprowadzę go do siebie. Jestem człowiekiem dobrego serca. I... Wyglądało na to, że jest w gorszym zdrowiu niż na to wygląda. Nie przeżył podróży na statek. Ale myślę, że... To było jednak zdarzenie. Myślę, że to nowe. I to... Było trochę inne rozwiązanie niż zwykle i myślę, że to jest lepsze, ponieważ zwykle w eventach, które są jakby przez twórcę zrobione, jest albo giniesz, albo jest good. Mniej więcej na tej zasadzie, albo jest źle, albo dobrze, a tutaj jest rozwiązanie neutralne. Myślę, że mógł zabić jednego z moich załogantów, sam nie przeżyć, albo się dołączyć do mnie. I myślę, że takie rozwiązania są fajniejsze. Oczywiście jest mniejsze ryzyko zagrożenia tutaj. Ale myślę, że jest po prostu większa różnorodność i myślę, że to jest jednak nadal fajniejsze. Co my tu mamy? Statek, którym mogę ściągnąć dane. Co jest mi mało przydatne, bo jeżeli dobrze pamiętam, to on tylko mi po prostu da informacje na temat systemu. Oczywiście mogę przy okazji zagrozić jego włączenie. I czy ja widzę, on ma laser i beama? Tak, dobrze widzę, on ma laser i beama. Trochę wystają, można zobaczyć. Albo po prostu mu zabiorę 14 złomu. To jest ciężkie rozwiązanie, bo tak naprawdę jest mi mało użyteczne. No ale nie, zabiorę złom, bo naprawdę mapa jest mi mało potrzebna w tej chwili. Jeszcze mogę zdążyć tutaj przylecieć. Zdążę. Tak. 3 drony za 12 skrap. Nie, chcę sprzedawać, przydadzą mi się, mam tylko 3. Teraz do exita, jestem w terenie wroga. Niedobrze. Bardzo niedobrze.